Witajcie, moi drodzy. Przede mną stół, który udało mi się zbudować dzięki jednemu pudełku. Pudełku od Battle Systems. Jest to konkretnie Trader Encampment, czyli obozowisko handlarzy. I to pudełko otrzymam od hurtowni Rebel, którym dziękuję za to, że takie pudełko mi udostępnili do recenzji. Jest to pudełko, które zawiera matę, tereny, duperel do waszych gier skirmiszowych. Co tam jest konkretnie? Zapraszam do odcinka. Zaczynając od tego, co znajdziemy w pudełku, w pudełku znajdziemy neoprenową matę 60x60 z wysokiej jakości drukiem, który pasuje do części elementów tego terenu, a konkretnie pasuje do ruinek, jakie tutaj mamy, które możemy sobie poskładać z kilku kafli, z kilku takich wyprasek formatu A4 z grubej tektury pokolorowanej, bardzo wysokiej jakości nadrukiem. Także z tych. Wyprasek, wyprasek nazywam, bo to są takie, oczywiście, rzeczy, takie jak możecie znaleźć w planszówkach. Z tych wyprasek możemy także złożyć budynki, które się tutaj znajdują. Mamy trzy duże kontenery, jeden mały kontener, malutkie kontenerki, krzesełka, stolik, specjalną konstrukcję. Która tutaj się znajduje, takie podwyższenie, że możemy powiesić sobie jeden kontener oraz jakieś duperelki, czy w postaci skrzynek, które można zostawić otwarte, jakieś różne tam. Dziwne, magiczne rzeczy. Ta mata i tereny, które tutaj są zawarte, wystarczą, aby wypełnić tę matę naprawdę gęsto do Waszych gier skirmiszowych, do Waszych gier w stylu Fallout, w stylu, wam, że nawet Infinity. Nie wiem, co prawda, na jakich stołach się gra w Infinity, ale wydaje mi się, że to jest 3 x 3, więc mata trochę jest niedopasowana nie do, do takich gier. O czym więcej później. Ale bardziej chciałbym się skupić na początku na tym, jakie były moje wrażenia ze składania tego terenu i jakie były moje wrażenia wizualne po złożeniu, jak już ułożyłem wszystko na stole. Więc przede wszystkim, nie miałem zbyt dużego zaufania do tego, że to jest wszystko jednak tektura, że to nie jest jakiś kawałek plastiku, że to nie jest MDF nawet, do którego mam chyba większe zaufanie. Miałem większe zaufanie na początku, ale stwierdziłem, że no dobra, Idziemy z tym, złożymy. Poskładałem wszystko na dwie raty, co prawda, i powiem wam szczerze, że w pewnym momencie już miałem dość wypychania wszystkich dziurek, bo tu jest naprawdę bardzo dużo detali, które można wypchnąć. Okna, wszystko trzeba wypchnąć sobie. Można zostawić niektóre okna, żeby były zabudowane, aczkolwiek sugerowałbym, abyście wszystko wypychali. Nawet w niektórych miejscach są takie platformy z ruin, które mają dziury po prostu. Brakuje tam kamienia. I to można sobie wypchnąć, można też zostawić, zależy od Waszej e, zachcianki, tak naprawdę. Składa się to naprawdę w ciekawy sposób. Dużo terenów, takich jak budynki, składa się bez takich plastikowych w pudełku są zawarte takie plastikowe złączki. I na początku się zachodziłem w głowę, jak to składać, gdzie to wykorzystać w tych budynkach. Okazuje się, że budynki składamy po prostu tekturka w tekturkę, składa się w tekturkę i wszystko działa. Ruinki natomiast, gdzie mamy już duże płaszczyzny i one muszą, wiecie, no jak tereny, musi być ścianka, musi być podłoga, tam wkładamy takie plastikowe dingsiki. Zobaczycie sobie zaraz na zbliżeniach, zobaczycie też na materiałach, które wam podlinkuję. O czym też więcej za chwilkę, w moich minusach, tego wszystkiego. Ale powiem szczerze, że jest dużo elementów, które składa się bardzo szybko. Jak już się skuma o co chodzi, i bardzo łatwo. Nawet mamy takie o kolumny, które możemy sobie złożyć. Ora, co prawda, nie są okrągłe, no bo wiadomo, składamy z kawałków tektury, ale robią robotę. Powiem szczerze, za te pieniądze, ile kosztuje to pudełko, robią robotę fenomenalnie. No więc tak. Nie przeciągając zbyt długo, jakie są ogromne plusy tego pudełka, tego zestawu? Może tak, bo pudełko możemy wyrzucić po złożeniu. Przede wszystkim ogromnym plusem jest to, że jest szansa, jest opcja taka, że będziecie sobie mogli to rozkładać i składać, rozkładać i składać, czego osobiście nie polecam w przypadku budynków, które są naprawdę w skomplikowany sposób czasami poskładane, ponieważ tektura to jest, ona się zużyje, ona popęka, ona się porozchodzi, porozładzi, nie będzie to wyglądać dobrze. Te tereny na przykład, te ruinki, które składa się mniej więcej jak takie stare, oldschoolowe tereny do 40, że po prostu jest ściana, jest podłoga, ściana, podłoga i koniec, to możecie budować nawet dwupiętrowe budynki. Jeśli dobrze to zbudujecie porządną bazę, to będzie to naprawdę się trzymało. Ja zauważyłem, że w sposobie, jaki ja budowałem te tereny, gdzie się wygłupiałem i robiłem różne dziwne rzeczy. Niektóre nie są zbyt stabilne, ale nie przejmuję się tym za bardzo, ponieważ ja i tak gram plastikowymi figurkami, więc nie są one zbytnio obciążane podczas gry. Jeżeli natomiast planujecie w swoje systemy fantazy, w systemy sci-fi, w systemy jakieś miejskie grać figurkami metalowymi lub ciężkimi, żywicznymi, no to musicie brać pod uwagę przy budowaniu terenów, jak będziecie je budować, żeby porządną bazę zbudować, a dopiero później iść sobie w górę. I tak jak widzicie tu na stole i na ujęciach birolach, jest tego dużo. Ta mata jest zastawiona właściwie po brzegi yy, i gęsto terenami. Ja tutaj spróbuję ułożyć jakieś takie katakumby, no bo to są ruiny jakieś obce, żeby były jakieś korytarze, w których można się strzelać, i trochę otwartej mniej więcej przestrzeni, gdzie też się można strzelać. Stół jest zastawiony syto, jak to się mówi, i gęsto, naprawdę. Są tu mam dwie drużyny do Kiltima i można sobie rozegrać taką rozgrywkę, aczkolwiek z rozgrywką w Kiltima będzie problem. Dlaczego? Dlatego, że dołączona mata do tego zestawu jest w rozmiarze 60 na 60 co nijak się nie ma do rozmiaru kiltimowego. I powiem wam szczerze, że to jest mnie, jako gracza, który potencjalnie będzie grał w Kiltima lub yy, kiedyś grywał w Kiltima, jest to ogromny, yy, ogromne, uchybienie ze strony producenta, który niestety wrzucając matę do zestawu zwiększył cenę tego zestawu, a mógłby zrobić ten zestaw bez Maty. Ja osobiście, wiedząc, że tam jest mata 60x60, nie kupiłbym tego zestawu, bo płacę za matę niepotrzebnie. Pewnie musiałbym kupić sobie te tereny osobne, jeśli bym był bardzo zmotywowany, żeby je mieć i uważam, że powinni zrobić coś takiego, że ta mata jest jako dorzucana jako ekstra, w sensie, może nie to, że ekstra, no tylko, że można sobie ją dokupić osobno. Tu masz pudełko z terenami, a tu masz matę, która do tego pasuje. Chcesz ją, to proszę, nie chcesz, to nie chcesz. Lub mogliby też zrobić tak, jak dużo firm teraz robi, na przykład Playmaty, wiesz, są maty w różnych rozmiarach, możesz kupić, mamy wzór, to jest naszy, wzór naszego miasta, naszej świątyni, czy, tak, czy czegoś. Możesz kupić w 60x60, kiltimowy, warkrajowy, mały Warhammer, duży Warhammer, ogromny Warhammer. No wiecie, wiecie o co chodzi. Czy jakieś inne 3x3, bo to jest 2 na 2 stopy, tak? To jest taka jedna szósta starego stołu do gry w 40. Czy fantaziaka. To jest największy, tak naprawdę, minus, który może niekoniecznie być minusem dla Was, bo jeżeli nie gracie w takie systemy i nie planujecie w ogóle grać, to, to w ogóle możecie o tym zapomnieć. To po prostu... Jest. Kolejnym minusem, jaki był dla mnie, i to są tylko dwa minusy, jakie tutaj znalazłem, było to, że nie było w pudełku żadnej instrukcji papierowej. I na początku byłem sfrustrowany, odezwałem się do przedstawiciela filmu Rebel i powiedziałem, no jak cholera, jasna, nie ma, nie ma instrukcji papierowej. Ja muszę mieć papierową, bo jestem stary i ja tylko papier. No i powiedział mi, że nie, ale jest na stronie, możesz wejść na stronę i tam są instrukcje. Mówię, o kurde, to nawet lepiej, bo nie marnuje papieru. Tworzę sobie tablet i na tablecie będę sobie przelatywał przez instrukcję i sobie robił krok za krokiem. Och, jakież było moje zdziwienia i zaskoczenie, jak się okazało, że instrukcje są tylko wideo. Więc siedzi sobie stary dziadek, pewnie w moim wieku, i on składa sobie te tereny, i opowiada wam, że o, to jest takie pudełko, tu składamy tak, a tu musimy to, a tu musimy tamto. I powiedziałem na początku, o jezu. Będę musiał wysłuchiwać typa, jak degada 20 minut, jak złożyć teren. Gdzie pewnie instrukcja pokazałaby mi to w 500 i bym to zrobił i nie miałbym problemu. Myliłem się, błąd będzie. Jest wiele niuansów w tych terenach, które yy, lepiej jak będą pokazane, czy znaczy inaczej, łatwiej będzie je pokazać na wideo, niż zrobić kulawą, koślawą instrukcję papierową. A wiemy, że są firmy, które robią podobne tereny z innych materiałów i robią instrukcje, które nie są intuicyjne I mamy element, mamy ścianę na przykład. O tu przyklej ten element, i teraz jest pokazany ten element, i przyklej go tutaj. I teraz nie wiem, czy mam przyjść tu, 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 czy może od tej strony w ogóle. I czasami były zaskoczenia. A że to był MDF i kleiłem na super glue. Wy możecie wyobrazić sobie moją frustrację. Jest szansa, że to było coś ze mną nie tak, ale jest też duża szansa, że coś z tymi instrukcjami. Więc z drugiej strony, jak już, że tak powiem, doświadczenie. Pokazało, że instrukcje wideo nie są wcale takim złym pomysłem. W pudełku znajdziemy także poza tymi terenami, które trzeba sobie wypchać jak elementy planszówki znajdziemy takie plastikowe złączki, które, którymi się buduje te tereny, niektóre. I myślałem, oczywiście, tak jak mówiłem, że myślałem, że do te, tych terenów i mówię dziwnie to wygląda. się, jak to będzie wszystko działać, ale okazuje się, że trzymają te plastikowe złączki całkiem nieźle. Wszystko tutaj się trzyma kupy. Budynki, tak jak powiedziałem, jeśli się je źle wyważy, te budynki mogą się przewrócić, ale na pewno... A, to jest, pod... to jest nóżka, która podtrzymuje... <gry> to jest nóżka, która podtrzymuje sobie e, pięterko. I ona tu się tak po prostu ją wsuwa, żeby tu podtrzymywała piętro. To tylko ona wypadła, reszta budynek trzyma się całkiem solidnie. Reasumując, żeby nie przeciągać tej, tego recenzji, tego pokazu i żeby mógł Was odesłać na koniec jeszcze do jakichś może ujęć, jakichś zdjęć, Reasumując, czy to jest dobry zakup? Uważam, że jeżeli nie macie terenów, uważam, że jeżeli nie umiecie lub nie chcecie się angażować w budowanie swoich własnych, lub też nie chcecie spędzać nie wiadomo jakich godzin na malowaniu ich, to to jest bardzo fajna alternatywa. Bo dostajecie pudełko w przeciągu, no nie wiem, dzisiaj spędziłem godzinę, poprzednio spędziłem jeszcze godzinę, w przeciągu dwóch godzin Niech będzie. 2,5 godziny przy dobrym jakimś serialu możecie sobie złożyć ten teren całkowicie, zbudować sobie jakieś. Nie wiem, no w tym przypadku ruinki, świątyni jakieś i te kilka kontenerów i różnych y, obiektów i mieć teren gotowy do gry. Czy na tej macie, czy na jakiejkolwiek innej macie, będziecie mogli sobie pograć. Będziecie mieli tereny już złożone. W przypadku ruinek modularne, bo będziecie mogli sobie je rozebrać, te tereny można bez problemu. Zobaczcie, te tereny mogę bez problemu sobie wyjąć teraz o ścianki, rozebrać je i powkładać je z powrotem i stwierdzić, że o, zrobię inaczej. No i przejść z innymi elementami i po prostu je tutaj dopiąć. Ponieważ jest to tekturka i kawałki plastiku, jest to dosyć lekkie i łatwe w obsłudze. Jest parę rzeczy, które można zrobić, jeśli chodzi o te tereny, żeby polepszyć ich wygląd, czyli na przykład wziąć taki marker zmazywalny i pojechać wszystkie białe krawędzie, bo to jednak jest tektura, jest biała i niekoniecznie, nie wszystkim musi się podobać to, że ona jest biała na krawędziach i fajnie będzie wyglądał tak trochę kreskówkowo, borderlancowo, jak zrobicie wszystkie krawędzie, ale to zajmie trochę czasu, więc... I nie róbcie tego pędzlem, róbcie to pisakiem. <laughs> więc to są rzeczy, które można by tu zrobić więcej. I naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony, bo no myślałem, że e papierowe tereny... Tak, średnio, jak to będzie wyglądało, ale wygląda całkiem nieźle. Nie jest to ciężkie. Tak, trzeba uważać na wilgoć. Trzeba uważać, żeby tego nie zmoczyć. Trzeba uważać na to, że jeżeli się wam wyleje coś do środka, to papier może się zniszczyć. Część z tych terenów, tak jak budynki, można sobie posklejać, super superglue, kropelka i po prostu gdzieś pojechać krawędzie, tak żeby ta tekturka zeszła i się trzymała. Ja tak zrobiłem w przypadku kilku elementów, gdzie na przykład podłoga była na wcisk, ale czułem coś, że ten wcisk nie będzie taki super stabilny i bałem się, że jak się podniesie budynek, ta podłoga wypadnie. Wkleiłem, są takie elementy jakichś takich pojemników na próbki jakichś obcych, które są niby porozwalane. Je też częściowo posklejałem, próbowałem sobie zrobić różne rzeczy. Gdzieś tu jest jeszcze jeden. Tutaj stoi, gdzie nawet wkleiłem taki element, taki potłuczony. Ten klej super gdzieś tam minimalnie widać, ale bezproblemowo można byłoby to zrobić dużo lepiej. Ogólnie bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. I tak jak mówię, jeżeli nie macie terenu, nie macie ochoty, nie macie czasu na to, to jest fajny zestaw dla was, szczególnie, jeśli gracie w skiermisze. No i tym bardziej, że. <laughs> mają masę tego różnego rodzaju zestawów, które możecie sobie wybrać i możecie sobie wybrać do systemu, w którym gracie, który gracie. Nawet fantazy mają e, kategorie. E, fantazy, sci-fi, urban i chyba coś jeszcze jeszcze czwarta kategoria jest. Tak, instrukcje wideo są dziwnym pomysłem. Czasami ciężko jest je odnaleźć na, na stronie, ale są. E, tak, mata nie jest do Kiltima, mogłaby być, albo mogłoby jej w ogóle nie być, i wtedy Wy, którzy nie macie nic na przykład, moglibyście sobie kupić matę, albo byście sobie po prostu użyli swojej maty do Kiltima, do Warcry, do czegokolwiek innego. Czy nada się to do normalnej gry w jakieś większe systemy? Nada się, aczkolwiek w większej ilości. Trzeba więcej tych pudełek kupić i trzeba tego więcej poskładać. Ale jak najbardziej wizualnie i praktycznie działa. Te budynki można palcem przesuwać figurki, żeby były w odpowiednich miejscach. Wszystko działa. Pięknie, ładnie wygląda, jest praktyczne. Dziękuję jeszcze raz firmie Hurtowni Rebel za udostępnienie tego pudełka do recenzji. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnych odcinków na. Raz.